trzymam w ręku i pokazuję Państwu książkę Wojna Hitlera, Davida Irvinga. To jest brytyjski znany historyk, taki no, rzekomo kontrowersyjny, dlatego że no, przez wielu swoich konkurentów historyków no, jest obdarzany tym mianem. A to dlatego, tak przypuszczam, że po prostu on pokazywał błędy i niedociągnięcia ich warsztatu historycznego, dlatego że ten właśnie David Irving swoją historię pisał na podstawie dokumentów, wyłącznie na podstawie dokumentów. Nie opierał się na innych opracowaniach, na opiniach innych historyków, tylko musiał dotrzeć do dokumentów sam i wtedy dopiero dany temat podejmował. We wstępie do tej książki właśnie o tym na ten temat pisze, wytyka błędy różnym wcześniejszym autorom, którzy pisali na tematy II wojny światowej, na tematy III Rzeszy, na temat Hitlera. Książkę nie przeczytałem jeszcze całej, no zaledwie tak tutaj patrząc na jej objętość, to gdzieś zaledwie w 1/4, ale jest pasjonującą lekturą, powiem Państwu. I nachodzi mnie taki wniosek, że Adolf Hitler być może w przyszłości będzie uważany za patrona Unii Europejskiej, dlatego że wypisz, wymaluj jego ideę, no z wyjątkiem tej idei antysemityzmu i tej czystości rasowej germańskiej, to wszystkie jego, no być może jeszcze ta wojowniczość taka, to też no, wojowniczość oraz nienawiść do bolszewizmu. Tak, te kilka spraw nie są zgodne z tym, co głosi obecnie Unia Europejska, natomiast cała reszta tak. I to jest, proszę Państwa, dosyć przerażające, że z tej książki, zresztą podobnie jak z niektórych innych książek, które czytałem na temat Hitlera, wychodzi na jaw to, że to był człowiek, który chciał po prostu dobrze, chciał zrobić dobrze Niemcom. I oczywiście całej Europie dzięki temu. Czy ta jego chęć miała pozytywny skutek dla Niemców, dla Europy i dla świata? No nie, no proszę Państwa. Skończyło się to wojną światową, II wojną światową i dziesiątkami milionów ofiar. W kwestii tego, czy był odpowiedzialny za Holokaust Żydów, to ja uważam, że w sposób, jeżeli chodzi o stronę moralną, stronę jakąś, no tak to nazwijmy, moralną, no na pewno tak, dlatego że podjudzał przeciwko Żydom, był no, bardzo zdecydowanym antysemitą, więc nie ma wątpliwości, że nawet jeżeli Holokaust został zorganizowany przez Himmlera lub innych narodowych socjalistów bez jego wiedzy, to i tak on był człowiekiem, który do niego po prostu ich popchnął. Natomiast przerażające, proszę Państwa, to, że jeżeli człowiek ma nawet dobre intencje, które wprowadza błędnymi metodami, to wszystko to się kończy tragicznie. Jaki był Hitler, proszę Państwa? Co się jawi z tej książki? No nie tylko z tej. No, na przykład był wegetarianinem, czyli dbał nawet o prawa zwierząt. No, nie zjadał swoich przyjaciół, tak? Bo zwierzęta byli jego przyjaciele, a on swoich przyjaciół nie zjadał, tak jak to któryś, nie pamiętam już, który z myślicieli powiedział, więc był wegetarianinem. Nie palił papierosów, nawet rozmyślał o tym, żeby zakazać palenia papierosów, to jest wypisz, wymaluj Unia Europejska. Planował nawet zmniejszenie ilości nikotyny w papierosach, tak dbał o swoich no, obywateli, o swój naród. Co jeszcze, proszę Państwa? Dbał o oświatę, czyli starał się, żeby państwo właściwie kształciło dzieci swojego narodu. Po wchłonięciu Austrii, po Anschlussie Austrii, natychmiast wprowadził tam system emerytalny, czyli dbał o emerytów. Co dalej? No dbał o niemieckie kobiety, dbał o niemiecką młodzież. Proszę Państwa, no dbał o wszystko, dbał o przemysł, dbał o rolnictwo, dbał o rozwój sportu. No oczywiście dbał o armię. I jaki z tego wniosek, proszę Państwa, że o wiele lepiej byłoby, gdyby ten pan, który no, kiedyś chciał być malarzem, architektem, został jednak tym artystą i nie mieszał się do polityki. Czyli gdyby demokracja nie pozwoliła mu zdobyć władzy, no bo on wygrał po prostu, proszę Państwa, wybory.
A potem jeszcze wiele jego posunięć było przyjmowanych poprzez głosowanie następnych. Tam parę razy były takie sytuacje, gdzie chciał potwierdzenia jakiegoś wyborczego różnych swoich decyzji i otrzymywał ponad 90% głosów. Także był tak uwielbiany przez swój naród, no, do momentu, dopóki nie skończyło się to jedną wielką katastrofą. Wniosek z tego jest taki, że demokracja no, jest ustrojem, która pozwala ludziom no, tak nieodpowiedzialnym, tak nie nadającym się do rządzenia państwem, objąć władzę. To jest pierwszy wniosek, a następny wniosek to taki, że nie jest dobrze, kiedy władzę obejmują ludzie, którzy zanadto dbają o swój naród. Czyli, krótko mówiąc, zamiast zająć się tylko tym, żeby była armia broniąca granic, a nie napadająca na inne państwa, żeby była policja i sądy pilnujące sprawiedliwości i porządku i jakaś administracja, która zbiera podatki na to wszystko, to wtedy jest wszystko w porządku. Natomiast jeżeli dana władza wtrąca się w życie obywateli, chce robić im dobrze, to wszystko się, proszę Państwa, najczęściej kończy bardzo źle. Najczęściej albo zawsze nawet. Ja nawet uważam, że zawsze kończy się źle. I dlatego to jest takie groźne memento dla nas, dlatego że ta Unia Europejska, która obecnie rządzi prawie całą Europą i naszym państwem, ma również te tendencje do takiego totalitaryzmu, czyli do włażenia z butami w różne sfery życia człowieka. Ja dzisiaj słuchałem jakiejś audycji radiowej, gdzie pani minister chyba, nie, to nie była oświata, tylko nasza pani marszałek Sejmu wypowiadała się na temat edukacji sześciolatków. Pan dziennikarz przedstawił jej taki pogląd, że połowa rodziców, którzy posłali w zeszłym roku dzieci sześcioletnie do szkoły, tego żałuje, połowa tych rodziców żałuje tego faktu. No i co ta pani Kopacz na to? A ona powiedziała, że jeszcze rodzice będą dziękować władzy za to, że chce dla dobra dzieci takie przedsięwzięcie zrobić, czyli właśnie, że wysłać te dzieci przymusem. Znaczy, no, ona nie mówiła przymusem oczywiście, ale to wiedzą Państwo, że to jest przymusem posłać do szkoły. A jeszcze tam wyszła kwestia, że dzieci pięcioletnie muszą przymusowo chodzić do przedszkola. Czyli ta nasza kochana władzuchna też wiele robi dla naszego dobra. Jest wiele, wiele takich spraw, których my nie chcemy, my jako obywatele byśmy nie chcieli, natomiast ta władza nas do tych spraw zmusza. I to, proszę Państwa, jest wypisz, wymaluj, no ta sama ideologia, która kierowała tym, tutaj się nie zawaham powiedzieć, wielkim zbrodniarzem Adolfem Hitlerem, który też chciał przymusem dla dobra narodu niemieckiego zrobić wiele, wiele dobrego, a wyszło z tego, proszę Państwa, dziesiątki milionów ofiar. Wobec czego, proszę Państwa, starajmy się, żeby ludzie, którzy chcą robić dla nas dobrze, zamiast żeby zostawić nasze sprawy w rękach poszczególnych obywateli, w rękach nas samych, to żeby tacy ludzie nami po prostu, krótko mówiąc, nie rządzili. A jeżeli rządzą, no to żeby się ich jak najszybciej z tych stanowisk pozbyć. Żegnam Państwa.